Hello, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie już w 5. odcinku Minecraft Skyblock. Moi kochani, na samym początku chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za zostawione 15 tysięcy łapek pod ostatnim odcinkiem oraz chciałem podziękować wam za masę przydatnych komentarzy, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Dzisiaj sobie kilka komentarzy zrealizujemy w grze, a mianowicie przygotowałem sobie listę i wybrałem najciekawsze. Farel, zwiększ swoją odległość widzenia i idź do Netheru, tam prawdopodobnie odnajdziesz jakąś wyspę. Tutaj kolejny ciekawy komentarz. Farel, zbuduj ze śniegu oraz dyni golema bałwana. Wtedy będziesz mógł zrobić sobie stałą farmę śniegu. Coś takiego. Może nawet sobie w dzisiejszym odcinku postawimy chatkę iglo. O, to by było ciekawe. Kolejny komentarzek. Farel, używaj mączki kostnej na trawie, wtedy wyrośnie ci trawa i wypadną ci nasiona, a z nasion będziesz mógł zrobić zboże, a ze zboża będziesz mógł zrobić chleb, który ci się przyda podczas walki ze smokiem. Ej, żadnej umowy, że będę walczył ze smokiem jeszcze nie było. Mam nadzieję, że zostawicie 15 tysięcy łapek i wtedy się uzbroję po zęby i zgładzimy jakiegoś smoka, który prawdopodobnie będzie znajdował się gdzieś tam u góry. Zobaczcie, nade mną, nad moją rybką pojawiła się jakaś wyspa. Ktoś napisał w komentarzu: Faral, jak ścinałeś drzewo, zobacz, u góry coś jest. Ja chwilowo myślałem, że jest to po prostu chmurka, a to prawdopodobnie jest jakaś wyspa. Jest ona naprawdę wysoko i nie wiem, kurczę, czy dzisiaj uda nam się tam wejść. Ja bym dzisiaj się skupił, moi drodzy, z typową wyprawą do Netheru, ale zanim to zrobimy, faktycznie zbudujmy sobie pierw golema bałwana, bo jestem naprawdę mega ciekawy, jak mam go zrobić. Wiem, że muszę wziąć śnieg. Nie wiem, ile tego śniegu potrzeba. Zrobić blok śnieżny, który się robi, o, właśnie w ten sposób. Dobra, hop, hop, hop. Czekajcie, cyk, cyk. Ej, 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 ej. No, mamy 8 bloków śniegu. Chyba będzie starczyło. 8 bloków śniegu i dynia. Idziemy po dynię. Ręką mogę rozwalić dynię, czy ona zniknie? Tak. Mamy dynię, moi kochani. No i okej, zbudujmy sobie golema. Śnieżek, śnieżek i na to niby dynia. No i gdzie ten golem? Ja chyba zrobiłem coś nie tak. Okej, moi kochani, już wszystko wiem, właśnie sobie wygooglowałem i musimy teraz ze sztabek metalu zrobić coś takiego. Tak jest, to są nożyce, okej. I teraz z dyni będziemy mogli zrobić głowę halloweenową, tak? Czekaj, jak to zrobić? Tak i na to dać? Nie, inaczej, chyba postawić trzeba dynię. O, o to chodziło, dobra, już teraz wszystko wiem, już teraz wszystko wiem. Teraz będę o 100 razy mądrzejszy. Teraz muszę wsadzić tutaj dynię, postawić pochodnię. Mamy świecącą głowę. I teraz, moi kochani, przyszedł czas wskrzeszyć śnieżnego golema. Let's go! Haha, mamy to! Zobacz, jaki on jest przecudny. On mi od razu przypomina Olafa z Krainy Śniegu. I co to będzie, że teraz mi to tak latał wszędzie i śniegiem sypał? Powiem wam tak, nie wiem, jak to się ma do moich tutaj sadzonek, ale ja szybciutko tutaj będę musiał nasz ogródek zabarykadować. O, jak tutaj ładnie już arbuzik nam wyrósł, no pięknie, pięknie. Arbuza jeszcze, moi drodzy, nie miałem. Kolejny arbuzik, kozak. Dobra, dynię sobie możemy również ściąć i za chwileczkę musimy pozyskać nowe nasiona, musimy mieć trawę, żeby mieć chlebek. Okej. Okej, kaktusy w sumie mi się nie przydadzą, mi się wydają, więc niech sobie rosną tak jak rosną. Trzcina cukrowa, o, niech wzrasta. Okej, cofnijmy się teraz, moi kochani, po mączkę kostną. W sumie, gdzie są te nasiona? Tu są nasiona i wszystkie różne inne dziwne rzeczy. Arbuzy wezmę, mączka kostna jest tutaj, kozak, pyk. Siemano Olaf, siemaneczko Olaf, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żeby się ten golem... A go uderzę, co się stanie? Przepraszam. Przepraszam, nie patrz tak na mnie. Okej, okej, to niechcący było, tylko chciałem sprawdzić, czy jesteś agresywny, czy jesteś przyjazny. Dobra, nie bądź już taki smutny, możesz iść. Śmiało, no. No to hej. Okej, poszedł sobie. Oh yeah! Użyliśmy mączki kostnej i wypadną na jakieś nasionka? O, księga receptur, odblokowałem coś. Jeszcze raz. Kwiatek. No. No proszę, nasionek więcej trochę. Jak szybko arbuz też wyrósł razem z tą dynią. No dobra, drodzy państwo, jak będziemy tak szybko rosnąć, to my będziemy mieli kozacką farmę, no. Ej, zadziałało. Czerwony kwiatek, takiego chyba jeszcze nie miałem. Tak, takiego czerwonego kwiatka jeszcze nie miałem. Będę mógł zrobić teraz kolorowy barwnik, ale który mi się chyba w ogóle nie przyda. I mamy nasionka, co to jest? Nasiona pszenicy.
Oh yeah! Więc teraz, moi drodzy, musimy wziąć szybciutko jakąś haczkę. Nie no, ja muszę zbudować tutaj bramkę, żebym mógł sobie wchodzić bezpośrednio, bo tutaj nie chcę się skakać przez ten mur. Okej, potrzebujemy zbudować furtkę. Gdzie jest furtka? Jest, poddębowy, ale nie, to jest poddębowy. Ja potrzebuję furtkę. Furtka brzozowa, furtka dębowa. Okej, to chyba jest, moi drodzy, to. A, kilof. Jeszcze muszę wziąć ze sobą jakiś kilof. Gdzie jest kilof? Tutaj mamy kilof, dobra. Haczka, mąka kostna. W sumie te rzeczy już możemy odłożyć. Okej. Rozwalmy sobie. Czekajcie, gdzie zrobić w ogóle wejście? Myślę, że tu będzie spoko. Mamy furteczkę. Okej, jest furtka. I co, i teraz? A, no i teraz sobie elegancko otwieramy, wchodzimy. No i kozak, dobra. Teraz musimy szybciutko sobie tu wszystko ładnie zaorać. Tak, jest, w koło też zaoramy. I tu by się też przydała furtka. Ale sobie teraz tutaj zamknijmy. Haczka, haczka, haczka. Kurde, pękła, no nie wierzę, musimy zbudować kolejną haczkę. Okej, tym razem sobie zbudowałem już kamienną motykę, nie drewnianą. Tamta mi służyła od samego początku tej serii. Dobra. Szybciutko, ładnie zaoramy. Tutaj też. Okej, i teraz, moi drodzy, napisaliście mi w komentarzu, że muszę troszeczkę więcej wody tutaj pociągnąć, więc za chwileczkę wodę tutaj sobie pociągniemy. Tutaj damy jeszcze troszeczkę wody, mi się wydaje. I zasadźmy sobie tak. Co to w ogóle jest? Nasionko dyni, tak? To są dynie? Chyba tak, chyba tak. Okej, tutaj posadźmy sobie dynie. Raz. Odstępie, odstępie co dwa. Tak mi się wydaje, że będzie wtedy to lepiej wzrastało. Tu dajmy sobie teraz, tu będzie woda. I tutaj, cyk. Będzie pszenica chyba. Ale pszenicę można jeden koło drugiego. Ale mam tylko trzy razy nasionko, daję mączkę kostną. Okej, wzrasta, wzrasta, wzrasta. Już? Urosła na maksa? To o to chodzi? Tak jest, odblokowano nowe receptury. Sprawdź księgę receptur, chleb. Kochani, jak my zaraz będziemy normalnie na piekarnię się wybierać i będziemy piekli chlebek. Okej, tutaj sobie zasadźmy to wszystko ładnie. Okej, w sumie mamy mączki kostnej. Niech to szybko nam wzrośnie. Alright, o to chodzi. Tak jest, moi kochani. Mamy teraz tej pszenicy więcej niż rozumu. Cyk, 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 cyk. Ale to będzie teraz prawdziwa farma chleba. I tutaj możemy dać sobie jeszcze nasionko dyni. Chyba możemy, nie wiem. Pozasadzajmy wszędzie wszystko tego, ile mamy. Okej, okej. Tutaj w koło też, jazda z tym wszystkim. Zostały nam jeszcze jakieś nasionka? Nie, ale została nam pszenica. Idziemy zobaczyć, gdzie możemy teraz tą zasadzić pszenicę. Czekaj, mączka kostna. Okej, raz niech sobie wzrośnie. Chlebek. Chlebek możemy robić z pszenicy, tak? Jak ten chleb musimy stworzyć? Jest chleb. Aha, w ten sposób. Trzy razy pszenica. No dobra, czyli mamy, moi kochani, nasz pierwszy chlebek. Do naszej chatki przydałoby się jeszcze zamontować drzwi. Okej, mamy drzwiczki. Tutaj zrobimy sobie taki mini schodek. I myślę, że tutaj będzie można zrobić jeszcze płytkę naciskową. Brzozowa płytka naciskowa. Okej, ale ja z brzozy nie będę chciał robić płytek naciskowych, tylko z normalnych desek. Cyk, cyk, mamy płyteczkę naciskową. I nie wiem, czekajcie, to powinno zadziałać, nie? Tak jest, działa, jak jestem naprawdę... Aha, jeszcze tutaj się przyda. Jestem mega kozakiem tego Minecrafta. I zróbmy tak. Ej, dlaczego tu nie mogę postawić? A tego? Aha, dobra. To w jedną stronę tylko działa. No dobra, no trudno, no to niech sobie tak będzie. Działa czy nie działa? Okej, działa. A jak tak zrobię, cyk, cyk i się za tyłkiem zamyka? Zamyka się za tyłkiem. Pięknie. Czy mogę iść spać? Nie mogę iść spać. Już mamy dzionek, moi drodzy. Tak jak powiedziałem, wybieramy się najpierw do Netheru. Napisaliście mi też w komentarzu, Farel ze sztabek z metalu, zbuduj sobie miecz. Gdzieś jakiś pająk mi tutaj lata, więc sobie, moi kochani, zbudujemy miecz. Okej, sztabka żelaza. Raz, czekajcie, jak to szło? Raz, dwa, trzy. Tak jest, mamy, moi kochani, żelazny miecz. Wow, odłóżmy sobie te rzeczy. Tutaj takie z pochodzenia zwierzęcego. To tamto, okej, cofnijmy się teraz. I gdzieś jest tutaj jakiś pająk. Ej, dlaczego to się pali? Halo, 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 halo. Co tu się wyprawia? Pożar! Pożar na chacie! Moja chatka spłonie! Nie, 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 nie. Proszę państwa, tak się nie bawimy. O co tu chodzi? Dlaczego to się zajęło wszystko samo? Samo istnie się zajęło. Dobra, dobra, dobra. Okej. Zgasiło się? Zgasiło. To jest przecież... niemożliwe, żeby to się samo podpaliło. Dobra. Wiem, że już nie mogę sadzić tak blisko drzewa mojej chatki, bo ona się niestety spali. Dobra. Sprawdźmy enchanting table. Czy możemy go... A, nie możemy go
ulepszyć, ponieważ wymagany poziom jest 20. Okej, moi kochani, powiem wam, że było ciężko. Mam już 19 poziom, zajęło mi dobijanie tego poziomu chyba 20, prawie 30 minut. Jak widzicie, została mi już końcóweczka. Dzień się skończył. Dobra, zjedzmy sobie chlebek. Jeden, drugi, dobra, mamy full, życie nam wzrasta. I może w końcu się uda nam dobić ten 20 poziom i będziemy mogli ulepszyć sobie nasz miecz na poziom 3. Uwaga, uwaga, uwaga. Dawaj, dawaj, ej, 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 ej. Muszę to naprawić, żeby te moby mi nie spadały na głowę, bo te pająki nie trafiają do mob grindera. Przydałaby się ściana taka, która by mnie połączyła z samą górą. Ej, 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 wypad stąd, wypad. Halo, proszę pana. Dobra. I mamy 20 poziom w końcu. Dobra, ja już stąd spadam, nie ryzykuję życia. Zobaczcie, ile mi tego spadło. 27 strzał, 19 mięsa od zombiaków, 8 spider silków, kości 24, czyli będziemy mogli zrobić sobie mączkę kostną. Do tego mamy jeszcze 28 sztuk prochu. Wow! Lazuryty, pek, pek, pek. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Parę! I mamy żelazny miecz, odrzut 2, szybkość 1,6, obrażenia 6. Yeah! Kozacko! Czy ja będę mógł również enchantować sobie łuk? Z tego co widzę, jeżeli czaruję, mój poziom doświadczenia spada, tak? Halo? Czemu mój poziom doświadczenia spada? Zobaczcie, zaczarowałem miecz i mam już 17 poziom doświadczenia, a miałem 20. Nie wiedziałem, że tak się dzieje. Dobra, nie szkodzi, zaczarujmy sobie łuk na poziom 11. Okej, mamy łuk poziomu 11. Resztę sobie tu szybciutko odłóżmy. Bierzemy ze sobą chlebek, bierzemy ze sobą miecz. I moi drodzy, tak jak mówiłem, udajemy się do Netheru. Okej, moi drodzy, wziąłem płytki oraz skill off i wjeżdżamy do Netheru. No zobaczymy, czy faktycznie jest tam jakiś ląd. Wow, 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 ej, proszę pana, z tym mieczem tutaj ostrożnie, bo jeszcze pan komuś krzywdę zrobi. Na szczęście ja już wiem, że ty chyba mi nic nie zrobisz, jeżeli cię nie przeatakuje. Ej, 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 on spadł razem ze mną? Gdzie on jest? Haha, poleciał na dół, ofiara. Dobra, teraz tak jak mówiliście, co mam zrobić? Ustawienia graficzne, renderowanie czanków na maksa. Gotowe, gotowe. Wow, patrzcie, patrzcie, co jest z przodu. Jest jakaś wyspa. O nie, ja miałem renderowanie zmniejszone i nie widziałem tego. Naprawdę, zobaczcie, moi kochani, co mi się dzieje. Są świnie, 4 świnie. Okej, zaczynamy budowę. Oby coś tam było ciekawego. W ogóle tego jeszcze nie zbierałem. Co to jest? Właśnie, czekajcie. Ej! Naprawdę poleciało na dół. Dobra, to jest co? Księga receptur, sprawdź. Okej, to mi się z pewnością do czegoś przyda. Jakiś proszek złoty. Dobra, pozbierajmy to. Okej, na razie mi chyba tyle sztuk starczy. Nie chciałbym tego stracić. Okej, już prawie jesteśmy. 3, 2, 1. Brakuje cegiełki. Jest, jesteśmy. Ej, 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 proszę państwa, zobaczcie, ile jest tutaj dzikich świń. 2, 4, 6 sztuk i mają miecze w ręku. Wow. Z tego co widzę, jest też lawa. Tak jest, czyli jeżeli stracimy naszą lawę u góry, będziemy zawsze mogli pozyskać sobie kolejne wiaderko lawy właśnie z tego dziwnego pałacyku. Okej, panie świnio, proszę się posunąć. Udaj się na północ, tam znajdziesz ląd. Na północ. My byliśmy już w którymś kierunku, znaleźliśmy wyspę, na której znaleźliśmy śnieg oraz żelazo. Mi się wydaje, że północ. Chodzi tutaj o tą wyspę, która znajduje się nad moją wyspą. Więc moi kochani, w następnym odcinku z pewnością się tam udamy. A tymczasem sprawdźmy, co mamy w skrzynce. Woo! Co? 29 sztabek żelaza? Złota zbroja końska, nie wiem po co to komu. Netherowa brodawka? Krzesiwo? I do tego mamy jeszcze 6 sztabek złota. Oh yeah! Tak jest, moi kochani. No i teraz już nie wiem, którą skrzynkę. Otwórzmy teraz tą. Są diaksy! 9 diamentów, siodło, złoto, sztabka żelaza i netherowa brodawka 51. Nie wiem, po co jest netherowa brodawka. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. A wy, drogie świnki, proszę się tutaj uciszyć, bo mi tu przeszkadzacie. Dobra. Nie.
Gast! 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 Ej, ja jestem oślą łąką. Nie. Odłóżmy to wszystko do skrzynek. Jak mnie ten gast zabije, to będzie lipa. Ja teraz nie wiem, co mam zrobić, bo tak. Nie wziąłem strzał, a on chce mnie podhaczyć. O, nie. Dobra. Wracamy się. Wracamy się, Farel. Szybko. Czy ja przejdę koło tej świni? Przepraszam pana, ała! Przepraszam. Lecimy, go, Farel! Ej, jak ja stracę ten miecz i ten łuk, no to się naprawdę wkurzę. Nie wierzę. Ja przecież... Ale jestem mośkiem kwadratowym. Zostawiłem tam wszystkie moje rzeczy. Jeszcze raz powrót. Let's go. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mamy bruk. Mamy to. Mamy płytki. I wracamy się. Wracamy się na chatkę szybko. Go. Okej, są strzały. 13 strzał. 27 strzał. Mam nadzieję, że tyle nam starczy, aby pokonać tego gasta. Jestem mega ciekawy, co wypada z gasta, ale on lata w powietrzu, więc z pewnością i tak ten lód spadnie gdzieś na dół i nic z niego nie wydropie. Okej, trochę renderowanie, ała, renderowanie chunków sobie, czy jak tam się czyta, zmniejszyłem, bo mi gierkę lagowało. Dobra, przepraszam pana, jesteśmy z powrotem, przepraszam. Nie chcę wam nic mówić, ale ten złoty miecz bym temu świniakowi ukradł. Ale ja wiem, że jak jednego zaatakuję, to za chwilę wszystkie będą mnie atakowały. Dobra, jest bezpiecznie? Mam nadzieję, że jest bezpiecznie. Okej, zawijamy wszystko, let's go. Póki nie ma gasta. Skrzynkę. Powiem wam tak, jeszcze bym tą sobie cegłówkę ukradł. Okej, nie wiem, czy ją zebrałem. Tak, netherowe cegły, nice. I uwaga, została nam ostatnia skrzynka. Co? Ja dziękuję, zobaczcie, co się dzieje. 1 700 000 diaksów. To jest to. Cały secik diamentowy sobie zaraz robię, o ile nie spadnę. Tak jest, dziękuję państwu. Przepraszam. Tak jest. Okej, i dzida ze skakaniem, Farel, uciekaj. I jesteśmy prawdopodobnie już bezpieczni. Wow. Bezpieczni, okej. Rozwalmy to jeszcze. 3, 2, 1 i wyjazd z tego netheru. Woohoo! Udało się na szczęście. Powiem wam tak, tego się nie spodziewałem. 56 diamentów, 25 sztuk jasnopyłu, netherowych brodawek 64, siodło dla konia i w ogóle. Okej. Moi drodzy, teraz przyszedł czas ubrać się na full diamond. Jak to tam szło w ogóle? Czekajcie, wrzućmy te diamenty. Nie, wejdźmy tu, bo ja jestem taki podjarany, że nie wiem, co mam zrobić. Diamentowy hełm. Oh yeah. Kolejna rzecz. Diamentowy napierśnik. Tak jest. Diamentowe nogawice. Okej, i diamentowe buty. Zostały mi jeszcze 32 sztuki diamentów. I diamentowy miecz. Oh yeah, moi kochani, o to chodzi. Jest diamentowy miecz. No nie mam po prostu pytań. Zobaczcie, jak teraz nasz Mr. Fishy będzie odwalony. Cyk. Zobacz, jaki on jest teraz pancernik. Dobra, gdzie jeszcze jest miejsce na broń? Tu jest jeszcze miejsce na broń. Oh yeah. Ej, z tego co widzę, można zbudować tarczę, tak? Jest tarcza! Z czego to buduję? Z jednej sztabki żelaza i z desek. Dobra. Nie gadaj, że jeszcze będę miał tarczę. Chyba kiedyś w Minecrafcie tarczy nie było, o ile się nie mylę. Niedawno prawdopodobnie została dodana. Mamy tarczę. Wow! A więc tak, moi kochani, ja szybciutko idę dobić 20 któryś level i zaczniemy za chwileczkę wszystko sobie enchantować. Powiem wam, że naprawdę ciężko wbija się tego expa. Ale mam nadzieję, że już nam starczy, żeby zaenchantować wszystkie itemsy. No, biegnij. Okej, let's go. Au, najgorzej, nie trafiłem. Dobra, jesteśmy z powrotem, moi kochani. Weźmy te nasze lazuryty. I na samym początku ja bym chciał enchantować sobie mieczyk. Tak jest. Zobaczmy, ile zabierze mi poziomów doświadczenia. 3 poziomy doświadczenia zabiera. Okej. Obrażenia plus 9. Kozak. Weźmy sobie też łuk. Moc 2. Czy mogę go enchantować? Nie mogę. Weźmy sobie inny łuk.
i weźmy sobie go, ulepszmy na poziom 20. Tak jest! Oh yeah! Moc 3! Tak jest, o to chodzi. Teraz, moi drodzy, weźmy sobie naszą zbroję. Mogę enchantować zbroję? Mogę! Mogę enchantować zbroję. Tak jest, 3 poziomy zaklęć. Bierę to. Zobaczcie, wytrzymało zbroję plus 2, zbroja plus 8. O to chodzi, o to chodzi. Mamy jeszcze tych lazurytów, tylko 14 sztuk, więc ja bym był naprawdę bardzo ostrożny z nimi, żeby ich nie zgubić. Nie chcę wam nic mówić zaraz, kochani, ale udajemy się na wyspę, która znajduje się tuż nade mną. I zobaczmy, co tam się będzie działo. Mamy łuk, mamy kości, mamy tarcze. Wszystkie moje rzeczy diamentowe. Na chwilę obecną, ściągamy, ponieważ będziemy się budowali... Hen, gdzieś tam wysoko... O, właśnie, widać tą wysepkę? Widać. Tam wysoko będziemy się budowali. Tylko sprawdźmy, czy mamy tyle cobblestone'a. No, może starczy. Nie wiem, 64 sztuki. Wyspa jest chyba tuż nade mną. Tak mi się wydaje, bo mi tutaj coś się przestaje to renderować. Okej, zaczynamy w tym miejscu. Wziąłem ze sobą wiaderko, tak jak wcześniej wspominałem. Później poleję to wszystko wodą i będę mógł powoli sobie elegancko zejść, nie ginąc, bo jak wiecie, level mi się z pewnością przyda, bo tam prawdopodobnie może być coś ciekawego. Nie wiem, co tam jest. Tam już byliśmy. Tutaj jest nasz mob grinder i zostały nam jeszcze dwa kierunki świata, ale na razie udajmy się na północ, bo tak nam mówiła tabliczka, więc prawdopodobnie to jest północ, albo północ była tu i po prostu mieliśmy farta w nederze, że no, tam trafiliśmy bez problemu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i teraz się obrócimy. Jest! To jest wyspa! Faktycznie to jest wyspa, tylko troszeczkę będziemy musieli chyba w tamtym kierunku nad mob grinder się udać. Dobra, ale to zaraz, na razie się wybudujmy na wysokość tej wyspy. Jestem mega ciekawy, co tam będzie. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych mobów, bo ja nie wziąłem żadnego miecza. Ej, poczekajcie, muszę zobaczyć, jak jest wysoko. O kurde. No jest wysoko, jest bardzo wysoko. I wiecie co? Ja wziąłem też tylko 1 kilo. I to może być moja ostatnia budowa do góry, ponieważ ten kilof może się skończyć. Nie przemyślałem tego. Jesteśmy nad wyspą. Idealnie nad wyspą jesteśmy. Ej, przekozacko. Dobra. Dobra, jesteśmy u góry. Uwaga. Teraz w sumie boję się kopać bezpośrednio tak. Kiedyś mi napisaliście w komentarzu, Farel, jak grasz Minecrafta, nie kop pod siebie i nie kop bezpośrednio nad siebie, bo się może coś wydarzyć. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Wow! Wow! I co to jest? Jakiś portal. Nie, nie niszczę tego. To jest chyba jakiś portal. Czekajcie, wygoogluję. Portal Endu. Ender Portal. To naturalnie występująca struktura, która pozwala teleportować się do Endu. Okej, co to jest End? Gdy ktoś wejdzie do Endu, jedynym wyjściem jest pokonanie smoka Endu. Moi kochani, tak jak pisaliście w komentarzach, będziemy musieli zawalczyć z jakimś smokiem. Ale zanim uruchomimy ten portal Endu, potrzebujemy w każdy kwadracik wsadzić jedno oko Endermana. No to tych Endermanów troszeczkę trzeba będzie pokonać. Wiem, że jedno oko Endermana mam. Więc moi kochani, w następnym odcinku zaczynamy polowanie na Endermany. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybować kanał. 15 tysięcy łapek pod tym filmem i w następnym odcinku zaczynamy polowanie na Endermany. A na końcu wjeżdżamy do Endu i wyjaśniamy smoka.